No na pewno sytuacja jest na tą chwilę stabilna, natomiast my podchodzimy do tego jak profesjonaliści. Zostało nam 5 kolejek i uczulam chłopaków, że mamy pewne zadanie do wykonania i w ten sposób podchodzimy. Natomiast wiadomo, że sytuacja, która ma miejsce, czyli jakby deklaracje zarządu o dymisji, na pewno nie pomaga i generalnie doskonale sobie zdajemy sprawę z tego, że jesteśmy gdzieś tam w fazie końcowej, jeżeli chodzi o ten sezon. Na tą chwilę można powiedzieć, że bardzo udany sezon, bo mimo to, że mamy dość wąską kadrę, gdzie staraliśmy się o to, żeby ta kadra jednak była szersza i teraz borykamy się z tymi problemami, że niektóre mecze po prostu musimy gdzieś tam grać bez zmian. Natomiast wiadomo, z racji jakby ograniczeń finansowych nie byliśmy w stanie pozyskać kolejnych zawodników. Natomiast jak widać, ten sezon pokazuje, że ta grupa jest bardzo spójna i generalnie budowanie zespołu to jest proces i udało nam się ten proces stworzyć ze względu na to, że w okienku zimowym zachowaliśmy jakby pełną kadrę i funkcjonujemy już prawie blisko rok w tym samym zestawieniu. Natomiast o tyle jest problem, że sytuacja stoi pod wielkim znakiem zapytania. Na pewno chłopcy też mają zapytania do klubu, czy też do mnie jako trenera, jak będzie wyglądała przyszłość klubu. Ze względu na to, że no każdy z tych chłopaków będzie szukał pewnie rozwiązań. Dlatego boimy się o to, że pomimo to, że ta sytuacja ona jest jakby przeciągana w czasie, nam jako trenerom i chłopakom tego czasu docelowo brakuje, bo każdy chciałby już w jakimś tam zakresie mieć jasną sytuację, natomiast na tą chwilę takowej nie ma. Generalnie oczywiście, jeżeli nie znajdzie się nowy zarząd, no łączy się to z tym, że po prostu nie będzie klubu. Natomiast no wielką szkodą na pewno również byłoby to, żeby tych chłopaków po prostu stracić, bo uważamy z trenerem Tomasiewiczem, że ten zespół jest scementowany. Ten zespół z każdego treningu, z każdego meczu coraz lepiej funkcjonuje ze względu na to, że przebywamy już prawie blisko rok ze sobą i to ma bardzo duże znaczenie. I to są największe nasze obawy, ze względu na to, że te rozmowy muszą być już podjęte wcześniej, natomiast nie mamy na tą chwilę potwierdzenia, czy będzie zarząd i jakie ewentualnie będziemy mieli finanse. Bo wiadomo, że mamy bardzo dużo grono młodych chłopaków wywodzących się z Jaworzna, natomiast są również zawodnicy, którzy dojeżdżają czy to z Gliwic, czy to z Bytomia. Natomiast co jest istotne, no można jeszcze może za wcześnie na ocenę całokształtu, natomiast zostało 5 kolejek i na tą chwilę naprawdę jest grono zawodników, które cieszy się dużym zainteresowaniem i tutaj tego się obawiamy, że jeżeli nie podejmiemy dość szybko rozmów z tymi chłopakami i nie zapewnimy im pewnych standardów i pewnych ewentualnie celów, to tak jak pan wcześniej wspomniał, może być generalnie już za późno i okienko, że tak powiem, to letnie jest na tyle krótko, że bardzo będzie ciężko zbudować zespół od nowa, to po pierwsze. Natomiast trzeba sobie zdać sprawę, że to niczemu nie służy. Niczemu nie służy i to jest jakby taki największy problem od strony szkoleniowej, przynajmniej dla mnie i dla trenera Tomasiewicza.